Dzień dobry serdecznie, witam was w to niedzielne popołudnie. To w zasadzie będzie już wieczór, jak wy będziecie to oglądać, także witam was w ten niedzielny wieczór. Jak zawsze o godzinie 20 kart kółeczka. A najpierw sprawdźmy, jaki to duch zamieszał nam podczas ostatniego odcinka. To był Mimik. Bardzo ciekawe, ja obstawiłem Shade'a. To był Mimik, więc ciekawe, kto tutaj trafił. Bardzo ciekawe. Myślę, że jedna osoba będzie, która trafiła. Zdecydowanie, byłem z nim w Ghostroomie, nie huntował. Wcześniej Hunt nastąpił z pokoju obok, mimo że był chyba w łazience. Więc później długi okres bez Hunta w korytarzu. Nie jadł kruca, ani nie huntował, bo byłem z nim. Jak tylko wyszedłem, zjadł kruca od razu, więc to był prawdopodobnie Shade Mimik. Ale... Ormów nie sprawdzałem. Miałem tak w głowie na końcu, czy jeszcze tych ormów nie sprawdzić. Ale dla urozmaicenia... Dzisiaj Mimik. Bardzo dużo głosów było na Shade'a, zauważyłem. Chyba Mimik raz albo drugi się przewinął, chociaż nie było tutaj wskazań na Mimika tak naprawdę. Ale gratulacje dla tych, którzy trafili. Very good job. No i co? Łapki w górę, komentarze są dla was tam, typujcie swojego ducha. Opis, tam macie linki do Discorda i do Twitcha, ja już nie przedłużam. Przenieśmy się do naszego vana, a konkretnie dzisiaj na Willowa, jeżeli dobrze kojarzę. 10. odcinek kartkówki. Zapraszam. Okidoki. Benjamin Holt. Dobra wiadomość. Nie będziemy musieli mierzyć się z czołgającym duchem. Kadzidło, parabolik i ucieczka podczas polowania. Więc nie najgorzej. Kadzidło, parabolik i ucieczka podczas polowania. Zacznę z aparatu. Jeżeli dobrze pamiętam ostatni, moja wizyta na tej mapie skończyła się bardzo ciężko, kontrowersyjnie. Okej. Okej, Benjamin idzie. Czy jesteś Benjaminem Buttonem? Czy nie jesteś Benjaminem Buttonem? Nie jest. Dobra. Zróbmy sobie małą roszadę. Ja sobie włączę tylko mój magiczny licznik do ewentualnego smatch time'a. Ujujuj. Again? Zdążyłem chyba na styk. Przynajmniej tak mogłoby się wydawać. Trzy. A, ogień.
Go, 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 go. Może to, może to, może to. Nie wiem, co jeszcze. Wezmę sobie termometr. Just in case. Benjamin, why? Why? Ja już ten scenariusz widziałem. Widziałem ten scenariusz, w którym chcesz mnie zapędzić na dół i następnie mnie zabić. Tak. Whatever. Whatever. Aha, światło. Nie wejdę tam bez tego. Nie wejdę tam bez smadza, obiecuję. Nie wszedł w sumie. Benjamin? O, ja nie mam smadza. Nie wejdę tam. Nie pozwolę sobie zginąć. Wezmę nawet zapas smadzy. Come on, come on, come on. Robimy. Może to zapalać. Okej. Za blisko. Wiecie co? Albo nie. I'm running. Go. Benjamin is coming. Dlaczego przeszedłeś akurat tutaj? Czy ja mam jakiegoś open mic'a włączonego? Nie. Post-streamowo tak myślałem. Uwielbiacie mi open mic'a serwować. Ja szybko zobaczę, czy tu gdzieś nie ma kości. Żeby już tu nie musieć wracać. Jewicz. Okej. Chyba nie ma. Kosteczki. O no. No good. Dobra. Ja muszę tą kość znaleźć generalnie. Benjamin musi wejść. Sól wszedł? Wszedł. Uciekam mu. Run. Już, Benjamin? Dobra. Na trochę czasu. Where is the bone? Give me the bone. I need the bone. I need smudge. Where is smudge? I aparat? Gdzieś powinien być? Gdzie go wywaliłem? Ktoś wie? Ktoś pamięta? Ktoś widział? 9. Raz. W sumie zdjęcia na maksa mogę zrobić, bo mam zdjęcie ducha. Nie liczyłem. Dobra, jest git. Teraz kość.
strzelec. Skórkowaniec. Przydałby mi się krucyfik, tak szczerze mówiąc. Gdyby dał mi chociaż chwilę czasu. No, zobaczmy. Co tu jest grane? Może tu gdzieś jest ta kość, co? Tu strunie? Byłby to unlucky. Oż. Przy wejściu gdzieś? Gdzieś nie zauważyłem tej kości, tak? Sobie, przestań. Daj żyć, człowieku. Nie wiem, gdzie jest ta kość. Może jej nie ma. W łazience sprawdzałem? Chyba tak. Wiecie co? Mi się wydaje, że bez tej... Bez tego kruca i tak się nie obejdzie specjalnie. Bo... Musimy jeszcze parabola zrobić. A smacz sticky już dwa zmarnowałem? Tak myślę. Zrobimy tak. Znowu korki. Ale on jest upierdliwy, ten dół. Czy to nie? Czy ja nie zapaliłem światła? Nie, no zapaliłem, nie? Jest tu gdzieś ta kość? Ja nie widzę. Please don't kill me. Fuck. Piwnica. Co za łajza. Pójdę tam i zginę. Jak się może to skończyć? Poszedł. Muszę wejść. Gdzie jest kruc? Dawaj kruca. Kruc tu. Co to było? Czy tu jest kość? Where is the bone? No i lipa. Już tu byliśmy kiedyś. Co tu, tu? Kości tu nie ma. Zaraz tu. Miś. Na koniec. Odczep się. Kruc tu. No ale teraz parabola robić to samobójstwo tutaj. Dobra. Tu mamy. Tu mamy. Gdzie jest bone? Może odpuśćmy tą kość. Może odpuśćmy tego parabola, bo... Ja tu chyba dynkę zaraz będę miał. So sad. So sad. Dobra. To zrobimy inaczej. Powalczymy z nim. Dawaj, kurczę.
Hund. Chyba. Hund? Tak. Koniec. To jest ten moment. To jest moja okazja, to jest moja szansa. Był na dół. Dobra, tu jeden. Tu. Drugi. Rabol. Go, 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 parabol. Steven, talk to me, talk to me. Talk, speak. Co to? Ja pierniczę, nie? Jakim cudem krucyfiks ty... Dlaczego krucyfiks nie zadziałał? Dobra, wiecie co? Ja myślę, że... Halo? Nie widzę go. Spadaj. Skomplikowana kwestia. Gdzie ten duch jest, że te krucyfiksy go nie obejmują? Co on robi? Dlaczego jest taki niemiły? No proszę, coś po prostu zapisz, zamrucz. Whatever, dude. To była ciężka batalia. To była bardzo ciężka batalia, ale wygrana. Przepraszam za to. Nie róbcie tak. No nic, aż zostało ducha, trzeba wytypować. Ciekawe. Ciekawa sytuacja. Najpierw był u góry, potem na górze. Szedł sól. Myślę, że ty będziesz moją odpowiedzią. Tak mi się wydaje. Zapraszam do komentarzy, tam wy wpisujcie swoją, a ja już się z tej pozycji żegnam, ale zaraz jeszcze pożegnam się z wami ponownie. Moi drodzy, na dole w komentarzach proszę typować. Zajrzyjcie również do opisu, tam macie linki do Discorda i do Twitcha, zapraszam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Możecie też zostawić łapkę w górę zasięgową i algorytmową, żeby YouTube'a nakarmić. Życzę spokojnego wieczoru i do usłyszenia jutro. Trzymajcie się.